takie malutkie paczuszka. To kijowo. Smaku papryczki. To bez sensu. Myślałam, powiem wam szczerze, że to jest dużo większa paczka, no ale jak widzicie, malutko, a to co? Papryczkę. To nie, dobra, lecimy dalej. Widzicie, zaraz zamawiam te MMS-y, tak? MMS-y, jak dobrze mówię. Wtedy, co była ta przecena za 3,99, potem się okazało, że one kurcze były. Ja tam zamawiam, niech będzie, że w styczniu, to one były do końca stycznia ważne, czyli tak sobie z tą świeżością. Dobra, jesteśmy teraz na napojach. Powiem wam jeszcze tego napoju, kurczę, co wam pokazywałam, tą czekoladę do picia nie wypiłam. A ostatnio testowaliśmy tą Arizonę. Tą też chyba, jak dobrze pamiętam z obrazka. Gdzieś tu, powiem wam, jeszcze dzisiaj widziałam przed chwilą, jak patrzyłam. Snickers, smak napoju smaku Snickers. A damy, zobaczymy. Powiem wam szczerze, że się boję tego, ten smak napoju, ale na pewno chcę jeszcze sobie wziąć. Właśnie ten napój jeszcze mam dalej. Fantę o smaku winogronowym. Tak, już powiem wam, nawet nie patrzę na cenę tego, bo się normalnie załamie. Mój rachunek, jak duży. Ananas też był dobry. A, nie biorę. Inne, zobaczymy, co tu jeszcze jest. Kurde, no i co tu mi wyskoczyło? Na prezent śniadanie kremy. Może kremy damy i sosy. Coś czuję, że ten film będę musiała też podzielić na dwie części, bo już mam 15 minut w filmiku. Więc będę musiała podzielić, bo niestety nie mam żadnego wykupionego jeszcze, że mogę więcej niż 15 minut kręcić filmik. Więc muszę niestety dzielić na pół filmiki. O, ja mam koleżankę, więc mam koleżankę, która jest fanką Jack Danielsa w każdej postaci i ona, myślę, że tymi sosami była zachwycona. Tak mi się wydaje. To nie, dobra. Inne. Śniadanie słodkie. Na prezent. Prezent to tam pewnie wszystko będzie, ale nic. Takie płatki identyczne były w Lidlu, powiem wam. Jadłam, dosyć dobre. To się fajne wydaje, co to jest, kurczę. Płatki śniadanie w małych opakowaniach, 6 smaków. Ale po ile te paczki mają? 20 gram. Czyli no nieduże. Zawsze jak właśnie sobie patrzycie tutaj, to patrzcie, jak to gramowo wygląda. Bo to czasami się napalcie na coś, obo zdjęcie fajne, duże. A potem przyjdzie to do czego, to będzie to niestety bardzo mało. O, bym sobie wzięła to smaku babeczkowym. Zadzwoniłem na dzień, bo nie problem w biegu ciepło lub zimno. To było dosyć, znaczy tego jeszcze nie jadłam. Ale to jest dosyć spoko, smakowo. Teraz z nadzieją o smaku cytryskowego, czekoladą do jedzenia na ciepło lub zimno. Na razie może dodam to sobie do koszyka. Już mam 224 zł. O rany, Julek. Nowości. To widziałam ten produkt. Mówię, to mnie jakoś tam nie rajcuje. Dobra. Patrzymy sobie na promocje. Zawsze też zaglądam na te promocje. A na drugi dalej coś ciekawego znajdę. Co to jest? Jakim to jest? Czekoladę z butters. Co to jest? Orzechową pokryte czekoladową polewą. To jest takie na zdjęciu. Nie, powiem szczerze, chyba bardziej mnie interesuje
To, co sobie zamówiłam tam o tym smaczku innym. Tu są jakieś tomy. To jadłam, to pamiętam, to było z wanilią. Czy z cynamonem? Z cynamonem chyba. Jak już tak jest przecenione, to mi się wydaje, że to może być do końca tego miesiąca kwietnia. Tak mnie się wydaje, bo to za bardzo jest przecenione. To też powiem Wam szczerze, nie ma co się napalać na tego typu produkty. To też może być dosyć krótko. Ważne, jak dodać sos do lodu o smaku czekolady z kawałkami pretzli. Może być ciekawe, ale ryzykowne, tak bym powiedziała. Chociaż zobaczymy, ile to jest, może być wypisany skład. No niestety nie ma. O, data ważności 11/4. Styczeń, luty, marzec, kwiecień. Też wydaje mi się, wiecie co, że nie powinni przeterminowanego sprzedawać. Bo dzisiaj jest, jak nagrywam ten filmik, 23 kwietnia, to jest do 11 kwietnia. To nie powinni, powiem Wam szczerze, takiego czegoś sprzedawać. No, no nie powinni, no. Zobaczymy tu, może napiszą, do kiedy ważne. Tu nie napisali. No. A co, ten napój wziąłem, zobaczę, może napój, kurde, że jest przeterminowany. Aha. To będę musiała go z koszyczka usunąć, bo on zanim do mnie przyjdzie, to już będzie przeterminowany. Ja, okej, bo pewnie dużo osób będzie mówić, a co ty tam ten przeterminowany i co z tego? Ale powiem Wam, no nie, nie chcę ryzykować. 34 to jest chyba najdłużej z tego wszystkiego ważne. Co to jest? Kolejna fanów tych przyszłych botaników olbrzymią mleczną i białą czekoladą. Tego ciasteczka nadzieję sprawia, że coś smakuje wyśmienicie. Nie będę, kurczę, ryzykować. Jak są osoby, które chcą ryzykować, niech sobie ryzykują. Na pewno to nie będę ja. Dobra, chyba wszystko mamy. Koszyk, zacznę do koszyka. Zobaczycie, niewiele rzeczy, a cena dosyć kosmiczna. Czekajcie, to miałam jedno wziąć. To miałam trzy. To miałam jedno. Dla koleżanek z pracy. Skittlesy, te Tropical. Kurde, nie wiem, czy je brać. To miałam dla mamy wziąć. To usunę z koszyka, tego nie chcę. To jest spoko. 217 zł. A to z kosztem przesyłki. Jeszcze muszę koszt paczkomat. Przeskakuję za pobraniem i po spłatę przy odbiorze. Czyli to, co zawsze biorę, ponoć, a nie paczkomat. Tu z tego powiem Wam szczerze, nigdy paczkomatu nie brałam. Ale nie, to lepiej wolę to. I oczywiście muszę tu zaraz w uwagach napisać 10% rabatu. 10. Ojej, czy będę w stanie zrobić procent? Rabatu. Oczywiście trzeba akceptować regulamin. 10% rabatu. Jeszcze sprawdzę, czy to jest wszystko. 50. 4,99, tak, tu jedno, 3,1 i Skittles. Powiem Wam, te Skittlesy, cholera, jeszcze sobie zobaczę, co to za smaki są w ogóle. Niby tropikalne, ale zobaczymy, co tu ja jadę tropikalne i jadłam. Jagoda, mango, ten kiwi, marakuja, no jest wszystko. A wiecie co, chyba sobie zamówię, te jednak Skittlesy wezmę, żebym miała co sobie jeść na wyjeździe, właśnie tam, gdzie sobie ja. Tylko nie wiem, jeszcze napój sobie wezmę, napoje chyba, jeszcze ten ananasowy wezmę. W ogóle co to jest? To musiałem zobaczyć, co to w ogóle jest? Aloes Limited, napój z kokosem, ale o smaku limonki. To będzie chyba winogronu z kokosami. Jakieś gluty mi tu będą pływać. Nie chcę tego, bo to będą ten brzoskwinie, jabłko. To też się wydaje ciekawe. Wielowocowym.
Sekundę. A to wezmę jeszcze. Może ten napój wezmę tak. To sobie jeszcze wezmę. Strawberry to nie, 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 nie. Kurczę. Dobra, to chyba wszystko. Koszyk. Zaczynamy. Ja tutaj sobie wziąłam. Jeszcze raz. Jelly Belly. Dobra. Jelly Belly 3 razy. Jelly Bon to raz. Skittlesy. To. 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 To chyba wszystko. 228. Mówię, z tego to jest dla koleżanki. To jest dla koleżanki. To, te rzeczy, te kakao, to jest dla mamy. Mówię, to ponad 100 zł. To są mnie moje produkty. A mój jest napój 5,99. Te pobyt za 25,99. Fanta. Pringles. Pringles. Skittlesy. Jelly Belly. No, to powiedzmy, że moja połowa też jest zakupów. Dobra. Czy wszystko dobrze jest wzięte? Czy patrzę to... Albo tej Fanty nie biorę. A nie biorę, ten wielowocowy mi wystarczy, dobra. I widzicie, nadacie minus, to w tym momencie też fajnie się usuwa to. Se pewnie pomyślicie, Boże, jaka ona niezdecydowana. No, no tak, nie, niestety jest. Chyba przyjdą mi przed wyjazdem. A, przyjdą, to będę wpierniczać Skittles. Przesyłka, wyrabat, dobra. Zapłać przy odbiorze. Panie przy odbiorze, łącznie kwota zamówień 222,87 brutto. Proszę potwierdzić swoje zamówienie. Płatność przy odbiorze, potwierdzam zamówienie. No i tak to te zakupy wyglądają. Twoje zamówienie zostało zakończone. No i widzicie, wylogowuję się. I zaraz zobaczycie już mnie na mailu. Dobra, jak widzicie, jesteśmy już na mailu. Oczywiście moje nazwisko tutaj sobie zakryłam, pod spodem też nie będę przesuwać tego, tak jest jak jest, będzie. Po prostu nie będę tego przesuwać, bo nie chcę, żeby był mój adres podany. No ale widzicie, takie coś przyszło, szczegóły zamówienia i potem faktycznie jak to zamówienie zostanie zrealizowane, to przyjdzie tam, że coś tam, dziękuję za zakupy, coś tam, coś tam, coś tam. I też coś podobnego przyjdzie, tylko bardziej kolorowe, no i... Po prostu musicie czekać na swoją paczkę. No i to chyba było na tyle. Cześć!